Cześć, jestem Kucy, a dziś pokażę wam 7 rzeczy w Fortnite, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. A może mieliście? O tym możecie dać znać w komentarzach po obejrzeniu tego filmu. Zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze was poinformować o tym, że od jakiegoś czasu możecie całkowicie za darmo wspierać mnie w Fortnite dzięki systemowi Wesprzyj Twórcę. Żeby to zrobić, wystarczy, że wpiszecie mój nick, czyli Kucy Kacy, pod przyciskiem w sklepie z przedmiotami. Bardzo dziękuję wszystkim za wspieranie, ponieważ z powodu mojej nieobecności dużo moich widzów nie zostało poinformowanych o tej opcji, w wyniku czego wypadam bardzo blado w statystykach. Kiedy mnie już piszecie, dajcie znać w komentarzach, a w ramach podziękowania wyróżnię wasz komentarz serduchem. Poza tym, jeśli jesteście nowi i jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to i dajcie znać w komentarzu, a wtedy też dostaniecie serducho. To tyle z ważniejszych informacji, przejdźmy już do ciekawostek. Ciekawostka pierwsza. Jeśli w Fortnite spotkacie się kiedykolwiek z błędem podobnym do tego, który teraz widzicie, poczekajcie kilka sekund, a będziecie mieli możliwość zobaczenia w tle różnych lam, wychylających się z rogów ekranu i robiących do was głupie miny. Ciekawostka druga. Może to być jakiś bug, który zostanie za jakiś czas naprawiony, ale ciekaw jestem, czy wiedzieliście, że dźwięk osoby chodzącej po drzewie jest dokładnie taki sam jak kogoś, kto chodzi po drewnianych schodach czy podłogach zbudowanych przez gracza. Mnie już nieraz to zbiło z tropu, zanim się zorientowałem. Ciekawostka trzecia. Istnieją w Fortnite emotki, które mają ukryte smaczki. Zarówno w przypadku emotki dmuchania w róg, jak i wycia wilka istnieje bardzo, ale to bardzo mała szansa, że trafimy na ultra rzadki odgłos. Zobaczcie, jak to wygląda. Ciekawostka czwarta. Podejrzewam, że przy takiej ilości możliwości, jakie daje nam nowy kład, mało kto zwrócił uwagę na takie szczególiki jak to, że ma on przylepione na sobie naklejki przedstawiające skina misia walentynkowego czy na przykład lamy. Ciekawostka piąta. To chyba jedna z najlepszych rzeczy, jakie zrobili twórcy Fortnite. Epic Games już nieraz pokazało, że obserwuje graczy i wprowadza ich sugestie do gry. Tym razem dodany został inny smaczek. Na południowo-wschodniej pustynnej części wyspy znajduje się mała półka skalna tuż nad powierzchnią wody. Znajdziecie tam grób oraz mały stosik opon. Jest to pamiątka po misji ratunkowej, jaką próbował przeprowadzić na swoim filmie pewien bardzo popularny zagraniczny youtuber o nicku Muselk. Sami zobaczcie, jak wyglądała ta misja. Oh my god, that bullet spread was so lucky. Was he trying to like drive it onto... Oh, there's a guy down there. Oh, there's a guy down there. They must have been like fighting and had like a fall. Hey, dude. He's just looking at me. Dude, he must have run out of mats. He must have fallen down there and run out of mats. That is way too funny. All right, boys. He looks friendly. We're gonna execute a rescue mission. No man deserves to die alone off the side of the map. Although I think we might have to do some actual spiral staircases here. And there we go. Oh my god. Dude, it's moments of friendship like these that really make Fortnite Fortnite, you know? They're the things that make me think that I might not actually be a really horrible person. Maybe I am going to heaven after all. Okay. I hope God's watching right now. If anything's gonna get me into heaven, it's moves like this. And I'm really screwing up these builds right now. Come on, over here. Oh my god, we're actually gonna get him. I've got enough mats. If this dude kills me after I save his flippin' life, not gonna be happy. Wait, am I out of mat? What? Oh no! It's at the build limit! You can't build lower, that's why he's stuck! He has mats, but he- Oh my god. Guys, I have a plan. Well, it's not really my plan, because I think the other guy thought of the same thing. I think that other guy was trying to save him too. We gotta drive the cart off the edge, and then he can bounce off the roof and use that to bounce onto our stairs. Oh my god, if this isn't the most elaborate rescue mission I have ever executed, then I don't know what is. Okay, that must have been what this guy was doing. Okay, here we go. This could hurt. Oh god, dude, if we slide off the edge. Oh no. Oh no. I'm coming for you, boy. I'm coming for you. Hold on. Musy's here. Oh no! We killed Chappadoodle! Oh my god! Ciekawostka szósta.
Zauważyłem, że naprawdę masa osób nie wie o tym, że dobicie przeciwnika, który sam się powalił na przykład upadkiem z wysokości lub wybuchem, daje nam killa. Wielu graczy się wścieka, że ich ofiara podczas na przykład gry w składy sama się powaliła, a tym samym zebrała możliwość zdobycia fraga, a nie zdają sobie sprawy, że mogą go zwyczajnie dobić. Ciekawostka siódma. Jestem ciekaw, czy wiedzieliście, że wchodząc do sklepu z przedmiotami, możecie teraz kliknąć przycisk Wesprzyj twórcę i wpisać kuc... Nie no dobra, nie będę taki. Ciekawostka siódma. Tym razem ta prawdziwa. Mimo, że kontenery są moją absolutnie ulubioną miejscówką do lądowania, o tej rzeczy dowiedziałem się całkiem niedawno. W jednym z kontenerów, ukrytym pod całym stosem innych, na samym środku miejscówki znajduje się pewna tajemnicza walizka. Żeby się do niej dostać, trzeba się nieźle namachać zbierakiem. W środku walizki znajduje się projekt jakiejś maszyny do produkcji sałaty? I to tyle. Mam nadzieję, że te ciekawostki wam się spodobały i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli jednak wbrew założeniu wiedzieliście o niektórych z tych rzeczy, dajcie mi znać w komentarzu, jestem ciekaw waszej wiedzy. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i wspieraniu mnie w Fortnite, jeśli lubicie mój content, a ja się już z wami żegnam, mówił do was Kacy, narka.